jest najdroższa kola świata. Dzień dobry! Zapraszam Was dzisiaj na wycieczkę solo. Przyjechałam sama do miejsca, które nazywa się Heiri Jesul Mal. Tak, tak po koreańsku. A po polsku moglibyśmy to przetłumaczyć jako wioska sztuki Heiri. Heiri. Tak się nazywa. I to jest w Padziu, na północ od Seulu. Ja sobie jechałam z Buczyn jakieś 45-50 minut. Samochodem, jak widzicie. I chciałam Wam pokazać, jaką mam stylówkę na dzisiaj. Poczekajcie. O taką. Całość zobaczycie później, jak uda mi się znaleźć jakieś lustro może, bo jestem sama, nie ma kto mi robić zdjęć. Będę musiała sobie jakoś sama radzić. Dobra, nie przedłużając, zanim ja się ugotuję w tym samochodzie, wyruszamy na wycieczkę. Może Was interesować, co tutaj w ogóle jest. Przede wszystkim dużo jakichś galerii sztuki, bo tak jak nazwa wskazuje, wioska sztuki, tutaj zrzesza się ponad 300, z tego co czytałam, ponad 300 różnych artystów, którzy mają jakieś swoje galerie, sklepiki, gdzie sprzedają własnoręcznie zrobione rzeczy, jakieś wyroby. Na przykład tutaj, czekajcie. Wszystko jest pozamykane, więc nie wiem, zobaczymy. Widzicie jakieś figurki z drewna. I bardzo dużo kawiarni. Z tego co się zorientowałam, bardzo dużo kawiarni. Mówiłam, że dużo jest muzeów i pierwsze muzeum, które tutaj mamy, to jest Muzeum Kawy. A tutaj jakieś bilety sprzedają, idę zobaczyć. Tutaj sobie można wykupić bilety do różnych muzeów. Zobaczcie, ile tego jest. O, jest Coca-Cola, jest kawa. O, ale super. Co to jest? Chcę to. Tutaj można sobie zrobić świeczkę. I tutaj te bilety, jak się kupuje, można tutaj kupić takie pakiety i wejść trochę taniej. Ale trzeba wiedzieć, co się chce zwiedzić, więc ja chyba będę po prostu chodzić po tej wiosce i zwiedzać, co mi się nawinie, co będę chciała wejść bez tam zniżek, no nieważne. No tutaj jednak te pakiety są takie, że no na przykład jest Muzeum Zabawek, jakieś muzeum, które mnie nie interesuje na przykład. Niestety, jak widzicie, jeszcze jestem w masce. Wszyscy są w masce. No trzeba nosić w Korei jeszcze maski. Zobaczymy, kiedy nam to zniosą. I znalazłam pierwszy dziwny sklep z rzeczami różnymi. W sumie chciałabym sobie jakiś naszyjnik kupić, ale nie wiem. Ten koń mnie przeraża. Jakieś liczne parasolki. To tyle fajnie, że w sumie mało ludzi na razie jest. Chyba, że jestem jeszcze w części, która jest niezbyt popularna. No zobaczymy. Tu jest chyba zamknięte, biorąc pod uwagę, jak to tam wygląda, ale ładnie to wygląda. Ja nie wiem, co tutaj mają do tych koni, ale kolejny koń przed kolejnym sklepem z rękodziełami. Chyba idę w przeciwnym kierunku do Muzeum Historii. Musicie mi wybaczyć. Zrobimy najpierw rundkę w tej całej wiosce. A tutaj stoi sobie taki pan. Tu trochę ludzi jest, zobaczcie. I dla psa, jaki urocz. Taki kolorowy sohi ma, ale takiego nie ma. Okej, znalazłam wreszcie to muzeum w tym budynku. Muzeum Historii Współczesnej Korei. I zaczyna się już na wejściu. Oczywiście muszę kupić bilet. Wow. Jestem w środku, ale tu super jest. 7 tysięcy wejście dla osoby dorosłej, 5 tysięcy dla dziecka. To jest jakiś sklepik z lat 60-tych, 70-tych w Korei, tak wyglądał. Sklep w latach 60-tych, 70-tych w Korei, czyli mamy papierosy, tu jakieś ciastka. A tu zobaczcie, mamy ramion. O tym ramionie mówiłam zresztą w moim e-booku. To jest pierwszy ramion w Korei. Samyang ramion. Soul bun. Takie pyzy na parze robione. Jajka w takim koszyczku.
Soda oczyszczona? Sik soda? Chyba tak. Świnki. Wygląda, niektóre rzeczy naprawdę są jak najbardziej autentyczne. Tu zeszyty jakieś, alkohol. Super. A tutaj też jakiś sklepik jest po prostu. Cleaning. A, dry cleaning, czyli tutaj mamy pralnię. Schodzimy, zobaczcie jak to tu wygląda. To się schodzi w dół i zwiedza. Super. Jest niby do góry taki domek, a tu na dole właśnie można chodzić. I tak było autentycznie zresztą w Seulu, nad strumieniem Cheonggye. Wow, jest autentycznie zrobione jak uliczki. Zobaczcie, można sobie spojrzeć z góry na ulicę porobione. Ale super. Na pewno polecam. Już jestem dopiero na wejściu, ale już polecam. Zobaczcie, na dachu sobie suszą papryczki koczu. I to jest ehobak, czyli dynia koreańska. Cukinia bardziej. Tam chyba miolci będzie, czyli sardele. Tutaj rysunek, jak wyglądały ulice Seulu. Dynia sobie rośnie. Wow. Bardzo mi się podoba, jak tutaj to zrobili na razie. I zawsze jest jakiś dźwięk puszczany z głośników. Czy to jakaś muzyka, czy to jakieś ogłoszenia. Że jest takie zachowanie autentyczności. Nie wiem, dlaczego tak się jaram, ale tutaj są naprawdę, to jest zadbane o jak najdrobniejsze szczegóły. Zobaczcie, tu się pranie, suszy, tu jest przystanek autobusowy cały zardzewiały i balban, czyli jak to się nazywa po polsku? W sensie golasz? Golasz? Chyba golasz. Osoba, która goli. Golasz. Wow, jesteśmy na uliczkach. Przed chwilą robiłam sobie zdjęcie i przechodzę obok tutaj i myślałam, że tu ktoś stoi, a tutaj pan w drukarni. Tu pan coś załatwia. Wygląda jakby... O! Uciekł! Czyli poczta. Okej, okay, znaczki są. Jest pan, który ma walizkę i przyszedł. Ma nadać jakiś list albo odebrać. O, a tutaj mamy aptekę. Zobaczmy, co pani dolega. No coś jej dolega, ewidentnie. Potrzebuje lekarstw. Oj, tutaj pan aptekarz w moździerzu jej coś przygotuje. Pozbądźmy się pasożytów i rośnijmy zdrowo. Kiedy mówię, że tutaj dbają o szczegóły, tutaj mamy, proszę, wchodzimy na schody, a tutaj jest ogłoszenie, że szukają pracowników do pracy. Nieźle. Maszyny do szycia, ubrania. A tu jest napisane kun. Kun hanbok, czyli piękny hanbok. No faktycznie. Jest piękny, ale zobaczcie, jak on się świeci. O, krawaty tu widzę jakieś. Jaka bluza. Tu chyba stary targ mamy. Chyba na pewno. Tu pani sprzedaje tofu, ryby. O nie! Hanukjip, czyli właśnie to jest hanok. Czyli tradycyjny koreański dom, ale zobaczcie, tradycyjny, ale połączony właśnie, że mamy telewizję, mamy zegar, lodówka jest. Czyli takie połączenie nowoczesności ze starym. To jest napisane Moridzie 8, czyli uważać na gołę, bo jest tak nisko, także schylam się i wchodzę i tutaj jest pokazane, że to jest Chatsibang, czyli pokój, w którym mieszkał, no student powiedzmy, nie? Takiej wielkości pokój. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie porównać, jakie to jest duże. Ile to ma metrów? No zobaczcie, gitara jest taka, no to tak dwie gitary, nie? I tu sobie pani dorabia, sklejając koperty. Czas tu uciekać, zanim mi zdemonetyzują. Ramen, jingwan, kuksu, mandu. Można sobie zjeść mandu. Bo to przy szkole, czyli tanioha. Szkoda, że cen nie ma wypisanych. Pani robi ramion im. A tu, po tej stronie, mniej historycznie, a bardziej ryżowary. O, na kimchi. Buty. Ale te ryżowary są najlepsze. Chyba na jedzenie. Ryżowary różne. Telefony. Kasety wideo. A weźcie po prostu te kasety wideo.
Czasopisma Sunday Seoul. Niedzielny Seoul. Stare kalendarze. Jezus. To jeszcze nadal można kupić w Korei bakasę. To jest taki napój na to, żeby nam energii przybyło. Więc jak chcecie, to można. Oczywiście to jest stare. Mleko w proszku dla dzieci. Stare telefony, telewizory. Telefony. Magnetofony. Kamera Gold Star. Stare pieniążki. No to są teraz te, które teraz mam. 2009 rok były. O, tutaj proszę, to są najnowsze. Te używane. A to są wcześniejsze. Już nieużywane. Piwko. Soju. I tym sposobem obejrzałam chyba wszystko. Mogę zejść. Powiem wam, że jestem zachwycona tym, jak to tutaj wygląda i całościowo super, naprawdę. Polecam. Przyszłam do restauracji, która sprzedaje kalkuksu, czyli zupę z makaronem, bibimbap i pizzę. Jestem sceptyczna? Może ten bibimbap nie będzie zły, bo zamówiłam bibimbap. Oj, chyba moja kawa idzie. W Korei, jak macie kawę, to pokażę wam, jak się dostaje kawę w ten sposób. Taki ładny deser, że trochę smutno, że ta kawa jest w takim smutnym opakowaniu. W sensie szklanka jest tylko taka zwykła, prosta, kurczę. Tadam. Ale mi jest aż przykro to jeść. Zobaczcie, jakie jest ładne, jakieś złoto tu ma. Cena też była powalająca. 7 tysięcy za takie coś, ale jak to zaczęłam, pomarańczowe, urocze, z kwiatkami. No przepraszam, a w ogóle kwiatki można zjeść? No chyba nie, nie? Dobra, kwiatki wyłożymy. Pewnie można zjeść, ale ja nie zjem. Te skórkę pomarańczową też pewnie nie. A złoto można jeść. Zjemy od złota. Zjemy. Czuję tylko samo słodkie na razie. To ma być niby orange latte, czyli latte pomarańczowe, no, czyli to powinno być trochę kawowe. Tu w środku czuć pomarańcz. No. Czasem trzeba sobie pozwolić na takie, wiecie, ekstrawagancje. A, tylko znalazłam. Nogi mi po prostu... Nie powiem, gdzie wchodzą. Już wiecie sami, gdzie wchodzą, ale znalazłam Muzeum Coca-Coli. Także idziemy do Muzeum Coca-Coli. I jesteśmy w środku. Muzeum, powiedziałam, że to jest sklep połączony z różnymi gadżetami z kolą. Można sobie nawet kupić butelkę po coli za 15 tysięcy. Wszystkie limitowane edycje po prostu. Mnie się podoba. O. Kupiłam sobie kolę. W puszce, kolę zero. Cherry Cola. Cherry Vanilla jest najdroższa kola świata. 5 tysięcy za jedną puszkę. Za te dwie zapłaciłam ponad 30 zł. Muzeum Coli, które wcale nie było muzeum. Trochę zostałam oszukana. Podsumowując, to jest bardzo fajnie, żeby spędzić dzień. Tylko trzeba się przygotować, że do wielu miejsc trzeba zapłacić, żeby wyjść, albo właśnie kupić kawę. Tutaj jest galeria sztuki. I jak się kupi w tej kawiarni coś, to można do galerii wejść za darmo. Kawa jest droga.
tutaj akurat wysystania 3,5 tysiąca won za americano, ale jak kupowałam ten deser taki super piękny, to americano kosztowało 6 tysięcy won. Ceny są takie tego, także przygotować się, że ceny są dosyć wysokie. Wiecie co? Polecam. Polecam, jak chce się fajnie spędzić przyjemny dzień. Ten dom wygląda jakby miał oczy. Duże krzesło. Chyba nazywało się Tehuahanen Ujdzia, czyli rozmawiające krzesło. A już wiem, dlaczego to jest Tehuahanen Ujdzia. Bo tam są dwa krzesła, tylko że jedno przykrywa tutaj te drzewo. To jest jedno krzesło, plus drugie krzesło i dlatego one ze sobą rozmawiają. Tym siedzącym akcentem zakończę chyba dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi się bardzo podobało, bardzo relaksujące miejsce. Jeżeli zdecydujecie się tu przyjechać, to zdecydowanie poświęćcie cały dzień, bo jest tutaj chodzenia naprawdę dużo. Zarezerwować sobie czas na jakiś brunchek, śniadanie, na deser, na obiad. Tutaj wszystko znajdziecie. Mnóstwo takich rękodzieł, które można sobie pokupować, jakichś fajnych. Nawiasem mówiąc, tak sobie pomyślałam, że będę miała teraz dużo wolnego i zrobię chyba daily vlogi. Będą codziennie się przez prawie tydzień pojawiać vlogi. Chciałam coś spróbować, coś takiego. Zobaczymy, jak mi wyjdzie i czy mi wyjdzie. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle coś takiego, czy bylibyście zainteresowani. To będzie raczej taki luźny vlog, bez fajerwerków. Chociaż trochę się będzie działo, bo to będzie przerwa świąteczna w Korei, więc no trochę roboty będzie. No nic, mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeżeli się podobało, to wiecie co robić. Łapki w górę, subskrypcję, pamiętajcie o dzwoneczku i widzimy się w następnym vlogu. Pa! Patrzcie, piesek w wózku.